Zapraszam Cię na drugą część spotkania z Rafałem Szatanem. Natomiast jeśli nie widziałeś pierwszej, proponuję obejrzyj ją najpierw, żebyś wiedział, o czym rozmawialiśmy. Moim dzisiejszym gościem jest Rafał Szatan. Dobra, teraz normalnie gadamy. Normalnie. Właśnie, jesteśmy w drugiej części, Rafał. Tak jest. I wiesz, co stwierdziłam? Że po prostu bardzo, dość sztywno rozmawialiśmy, nie miałeś takie wrażenia? Tak, to teraz no zdrowie. Właśnie. I o właśnie, i teraz. Słuchaj, poczujmy się jak w chacie. Teraz rozmawiamy jak na co dzień. Poczujmy się jak w chacie w Rabce. O właśnie, tak jest. Słuchajcie, słuchajcie państwo tam po drugiej stronie, bo Rafał jest doskonałym DJ-em. A Rafał jak odpali wrotki, to po prostu nikt go nie zatrzyma. To się pusty parkiet robi. Nie, zupełnie nie. Zupełnie nie, właśnie nie. Ale również jest świetnym tancerzem. Ale pamiętasz co było, jak odpaliliśmy nasze właśnie utwory? Nasze na dysce? Nagle wszyscy, po prostu wszystkie dzieciaki, to jest w ogóle przerażające, wszystkie dzieciaki zaczęły pytać, kto to jest. Tak. Michael Jackson, Stevie Wonder, w ogóle. No ale ja myślę, że ty nie znasz tych artystów, których oni obecnie słuchają, wiesz? Niestety, ja się na to... Staram się jakoś nadrabiać. Chociaż wiadomo, no nie aż tak, bo faktycznie niektórych to totalnie nie kojarzę, ale kurczę, no nie wiem. No. Ale jest to prawda, że nie znają, nawet do tego doszło, że ostatnio, jak miałam lekcję, dałam dziewczynce 15-letniej piosenkę Kai. Ona spytała mnie, kim jest ta pani. Naprawdę? Naprawdę. Nie, I to już była mocna rzecz, naprawdę, bo o ile 8-9-latki mogą nie znać Michaela Jacksona, no bo właściwie jak rodzic im tego nie pokaże, no to skąd mają znać? To już po prostu 15-latka nie znająca Kai, to już było dla mnie wstrząsające doświadczenie. No dość. To trochę tak, smutne trochę. No właśnie, a czego, powiedz mi, co ty wozisz w samochodzie, czego lubisz słuchać? Boże, telefon już teraz. A właśnie, kiedy ostatni raz kupiłeś płytę? Pytanie. Kupiłem, ostatnio. Kupiłem, wiesz co? Ostatnio, no może... A teraz słuchaj, ja wiem, co kupiłeś, ja wiem. Co? Kupiłeś płytę... Nie, to też nie była płyta. Nie, to nie jest właśnie płyta. Właśnie. No. Ostatnio, jak żeśmy jechali tak na festiwal, to puściłem ci te utwory. Nie. Ostatnio, wiesz co, kupiłem, bo strasznie mam coś takiego, że faktycznie jak na coś czekam, to wtedy już muszę mieć to tak, wiesz, namacalnie w ręcach. I kupiłem płytę Sila. Nagrał świetną płytę taką ze standardami, starymi właśnie utworami, standardy jazzowe, big bandowo. Genialna w ogóle płyta, więc polecam, jeżeli nie wiem, czy... A widzisz, nawet nie wiedziałam, świetna, że nagrał. Naprawdę. Teraz bardzo fajnie to zrobił. No i tak czekałem na tą płytę i mówię, nie, no muszę ją kupić, chociaż w samochodzie... Nie, ja mam. Baśka moja nie ma już odtwarzacza. W ogóle właśnie to jest, wiesz, też przerażające, no bo gdzieś tam te płyty już nawet nie mamy za bardzo gdzie odtwarzać tych płyt. Ale powiem ci, że dzieci w ogóle nie słuchają płyt. Znaczy dzieci, młodzież w ogóle nie słucha płyt w całości. Oni w ogóle nie znają nie w całości płyt. Tak. Słuchają pojedynczych piosenek. Tak zwane single, no. Tak. I tylko to, co leci gdzieś tam. Typu radio, gdzieś tam, wiesz, gdzie co usłyszą, no tak. to wtedy ich to zaciekawia. No właśnie, ale wiesz, nawet jak jest, nie wiem, ja mam coś takiego, że jadąc gdzieś w trasę, to mam coś takiego, że jak już odpalam danego artystę, odpalam płytę, to ją słucham w całości, od początku do końca. Nie ma tak, że wiesz, właśnie tak jak mówisz, singiel jeden, dobra, ten mi się utwór podoba, to sobie przesłucham 5 razy, przechodzę do czegoś innego. Tylko faktycznie staram się, kurczę, jednak traktować to jako całość, jako album i wiesz, odpalam po prostu całe albumy. No. Tym bardziej, że singiel zawsze jest wypuszczany po to, żeby gdzieś tam zapalił, a tak naprawdę no, reszta płyty może być kompletnie inna. No dokładnie. No. I to jest jakiś taki, daje też obraz całości, nie wiem, mam wrażenie, że to jest, wiesz, nie wiem, tak widzę też po sobie, że jak teraz... jestem na etapie gdzieś tam tego takiego tworzenia jednak całego albumu, to staram się, żeby to była jakaś taka całość, wiesz, żeby to jakaś była historia, żeby te utwory gdzieś tam nie były, wiesz, tak totalnie odklejone od siebie, żeby to było po prostu od początku do końca 10 jakichś historii fajnych, opowiedzianych, wiesz, jako taki cały album. Więc też myślę, że każdy do tego artysta tak podchodzi, wiesz, żeby to, no po coś to jest. No dokładnie. A o czym będzie twoja płyta? Wiesz co, to będzie chyba taka płyta, mam wrażenie, po prostu o mnie. Tak się śmialiśmy, że jak z chłopakami żeśmy nagrywali kilka już numerów, nazywałem to każdy utwór na przykład jakiś hit, jakaś ballada, jakiś jazzik. I tak stwierdziliśmy, że płyta będzie się nazywała jakaś płyta.
takie jakieś moje, takie wiesz, że to, to są co, twoje to, co teksty, lubię. Twoje kompozycje. Wiesz co, teksty są tak po części moje, po części mam takie dwie, trzy osoby, z którymi tworzę, współpracuję, jeżeli chodzi o teksty. Ale to jest dobra cecha, że tak nie, robię. Wiesz, nie zagarniasz wszystkiego, tylko masz... Wiesz co, wolę, kurczę, kiedyś tak było, że no chyba... Kiedyś tak było, byli tekściarze, byli tekściarze, którzy kompozytorzy. Dokładnie, no. Ewentualnie no, wokalista się zajmował właśnie, wiesz, muzyką, pisał, wiesz, linię melodyczną, tworzył i wydaje mi się, że to był dobry podział, kurczę, bo, no nie wiem, tak mi się wydaje. Z drugiej strony był totalny monopol, zobacz, po prostu pisali tylko, no była określona grupa ludzi, która to pisała, a cała reszta, wiesz, no w ogóle inny świat tak naprawdę. No to, co było 10 lat temu, 20 lat temu, to jest, w ogóle żyjemy w innej czasoprzestrzeni muzycznej teraz. No tak, ale z drugiej strony zobacz, za granicą też trochę tak wygląda, że mimo wszystko są ludzie od danych rzeczy, tak. Od produkcji, nie? Że jeden się zajmuje konkretnie stricte instrumentalistyką, dobrze mówię? Dobrze, no tym, że no jakoś tak. No, więc jedni się zajmują tym, inni się zajmują jakby całą aranżacją utworu, jakąś formą, wiesz, muzyczną tą częścią, a inni jest kilka osób od tekstu, wiesz, no, jakby, i wtedy się tworzy jakaś taka całość, no i mam wrażenie, że wtedy fajne też rzeczy wychodzą, a jak, no nie wiem, no ja nie czuję się, wiesz, no są ludzie, którzy piszą faktycznie, piszą świetne rzeczy, i teksty, i muzykę, Naprawdę w Polsce też jest mnóstwo takich artystów, którzy naprawdę dobrze to robią. No ale ja nie czuję tego tak. Nie potrafię chyba. Poza tym jest coś takiego, że jak się jednak kilka energii zejdzie, wiesz, po prostu. Jeden człowiek, drugi człowiek, trzeci człowiek, to też takie ciekawsze może rzeczy wychodzą. Obejrzałam sobie wczoraj wszystkie twoje występy w internetach. Po prostu występ chyba, który to był rok 2009, bądź 2008, właśnie rozmawialiśmy o tym wcześniej. Osiecka i chyba siódmy rok? To był siódmy rok? Co śpiewałeś? Zauchowy festiwal, tak? Tak. Nie pamiętam, który rok, ale... I jeszcze Ela Zapędowska w pierwszym rzędzie, domyślam się, że siedziała w jury. Tak. Byłeś po prostu tam bardzo przejęty, tak, ale bardzo pięknie zaśpiewałeś. Byłeś takim dzieciątkiem w ogóle. No to jeszcze, czekaj, no bo to były czasy, jak jeszcze grałem w teatrze, dlatego wiesz, bujny włos. No teraz nie jest bujny, faktycznie. Bujny włos zaczesany, w ogóle wiesz, długa grzywka musiała być. No czas jeszcze akurat i Herów, i High Schoola, więc to tak... Tłumaczy się, jeżeli chodzi o, wiesz, o wygląd. Wszystko ma swój czas, słuchaj, to jest nie, fajne. Nie, no śmiesznie. No, były takie czasy, wiesz, festiwalowe jeszcze. Fajnie tam. To wspominasz? Fajnie. Czy lubisz rywalizację? A rywalizację w muzyce na przykład, czy lubisz? Nie lubię, w ogóle jakoś nie. Ja w ogóle nie toleruję czegoś takiego jak rywalizacja w muzyce. Ale byłeś w The Voice. No, to był taki pierwszy program, na który stwierdziłem, że... który mi się w ogóle spodobał, jeżeli chodzi o formułę, bo gdzieś tam czytałem, jak to wygląda, widziałem te zagraniczne wersje. Stwierdziłem, że dobra, zobaczę, jak to wygląda, ale... I jak to było? Bardzo źle. To znaczy, nie lubię tej formy właśnie, takiego konkursu, takiego, wiesz, takiej walki po prostu o to, żeby... Trochę przepychanka jest, nie? No, jednak żeby się dostać, wiesz, gdzieś dalej, do kolejnego etapu, wiesz... Same już te bitwy, wiesz, to już jest takie, kurczę, coś, co... Co jest dla mnie, no, co przestaje być muzyką, co przestaje być tym faktycznie czymś takim, co wiesz, co nagle działa, co gdzieś jest w serduchu, tylko staje się to faktycznie taką przepychanką, wiesz, kto więcej wyśpiewa, kto lepiej wyśpiewa, kto w danym momencie, kurczę, wiesz, lepiej zabrzmi. Nie wiem, nie lubię takich form, kurczę. Walki w muzie. No bo właśnie, bo nawet jak podchodzisz, tak myślę, do tego z totalnym spokojem i masz jakiś swój plan na to wszystko, to gdzieś w pewnym momencie jednak, wiesz, nawet zewnętrzne czynniki sprawiają, że zaczynasz wchodzić w takie szranki z tym, nie? Że no po prostu uda się, nie uda, jestem lepszy, gorszy. Gdzieś to jednak, kurczę... Jest z tyłu głowy. Tym bardziej, że wiesz, no przy takich produkcjach jednak w ogóle, no jest takie nastawienie trochę, nie? No jest to konkurs. Jest to konkurs i to taki, wiesz, taki jeszcze telewizja, wiesz, to wszystko, ta cała otoczka, wiesz, to co, te wszystkie historie, które muszą tam być opowiedziane, wiesz, razem z uczestnikiem, który, no, nie wiem, ja nie przepadam za tego typu konkursami. No jestem teraz po programie, który, wiesz, który jakby trochę inaczej
jest skonstruowany. Też jesteś, wiesz, już zupełnie na innym, jakby z innego pułapu tam wystąpiłeś, tak? No tak, ale jakby sama formuła, wiesz, jednak nie do końca konkursu. Walczyliśmy wspólnie wszyscy o jedno, o to, żeby po prostu na koniec przekazać pewną pulę, tak zwaną wygraną danego odcinka. Ale to też jest niezłe mierzenie się ze sobą, wiesz, bo nie, chyba, żeby, tak jak rozmawialiśmy o tym, wiesz, z tym wszystkim na twarzy trochę się nie czujesz jak ty, poza tym masz być w ogóle kim innym, zaśpiewać jak kto inny jest trudna sprawa, naprawdę, nie każdy by to uniósł. No jest, a kiedy będzie emisja finału? 17. 17. Chyba, tak, dobrze mówię, 17. No to sobotę. To będzie tuż... My będziemy mieli emisję tuż przed na twojej twarzy. Czyli jeszcze nic nie będzie wiadomo. No jeszcze nic nie wiadomo. Ale ja już wiem. Powiedz mi, bo tak, mnie zachwyciły trzy opcje. Dawid Podsiadło. Totalnie, po prostu mówię o tobie. Mówię o twojej wersji Dawida Podsiadło. Wyglądałeś jak on, no to był sztos totalny. Zaśpiewałeś jak on, mimo tego, że totalnie macie inne głosy, więc to było mega. Druga rzecz to był ostatnio Andrea Bocelli. A, tak. Jej, no to było mocne naprawdę. I ten cały obrazek też, to też zrobiło... To było trudne zadanie, to tak a propos Andrea. No. A ćwiczyłeś? Jak to jest, ćwiczysz? Ćwiczę, ale właśnie się zacząłem łapać na tym, że też przesadzam. Że kurczę, za dużo mi to czasu poświęca i w głowie miałem coś takiego, wiesz, nastawienie, że faktycznie, wiesz, kończy się nagranie jednego odcinka i na drugi dzień, wiesz, już jest próba, kurczę, już trzeba się skupić, wiesz, już trzeba się nauczyć, wiesz, kolejnego, już, wiesz, jest takie spięcie, nie, że... A z drugiej strony pracujesz na siebie, no to jest chyba normalne. Tak, ale wiesz co, ale miałem coś takiego, że zacząłem się w tym trochę zatracać, wiesz, ja miałem coś takiego, przy Dawidzie już miałem, wiesz, to była właśnie połowa, że czułem już takie zmęczenie straszne, że na przykład już nie wchodzi mi tekst, że nie mogę się skupić, że jakoś taki byłem strasznie zmęczony tym programem i no i przestało mi to sprawiać jakąś taką przyjemność, a chciałem, żeby mi to jednak dawało jakąś taką radość, wiesz, że wychodzę, że się tym trochę bawię. I później trochę odpuściłem, spasowałem i było fajnie, było lepiej. Czegoś się to nauczyłeś? Kurczę, wiesz co, to bardzo dużo daje. Bardzo dużo jakby pozwala uczyć się ciebie. Ale powiem ci, że no, już skończyłem ten program i tyle rzeczy, których się dowiedziałem o sobie, o swoim wokalu, o swoim też jakimś takim poczuciu tego, co mogę gdzieś tam robić na scenie, w jaki sposób mogę dane rzeczy wykonywać, wiesz, jak mogę też barwnie, w różne, kolorowo gdzieś tam się, wiesz, otwierać na scenie, to chyba bym się nigdy nie nauczył siebie gdzieś tam. Wydaje mi się, że muzycznie też i wokalnie i tak scenicznie. No, kurczę, fajne przygoda. Doświadczenie. Fajna, naprawdę fajna przygoda. No i wiesz, no i to jest, kurczę, 10 premier, no. 10 różnych postaci. Julio Iglesias też był mocny. Julio Iglesias no właśnie, był ale mocny. Właśnie to było fajne, bo wiesz, że ja tak miałem coś takiego, że z programu na program byłem całkiem inną postacią, że wiesz, tu był Andrea Bocelli, wcześniej był, wiesz, Derulo, który był po prostu, wow, wulkanem energii, wiesz, tutaj był szał na scenie, wiesz, taniec, ruch, śpiewanie w ogóle całkiem inne, takie szaleństwo, a tu nagle był, wiesz, Andrea Bocelli, który był, nagle, wiesz, taki przeskok z ognia do wody, nie, że nagle było takie typu, nie, tego już nie ma, wychodzisz, po prostu jesteś tu, stoisz. Jesteś aktorem normalnie. Koniec. Nawet nie aktorem, tylko po prostu no, musisz być tą osobą, nie no, wiesz. Ciężkie, kurczę, trudne naprawdę bardzo trudne. Poza tym zaśpiewać musisz jeszcze, to jest jeszcze druga kwestia, bo to jak wyglądasz, to tam są godziny, wiesz, po prostu robienia tego, nie? Wiesz, co się dzieje z twoim głosem, kurczę, dzieje się coś takiego, że w pewnym momencie zaczynasz się gubić w tym wszystkim. Ja naprawdę miałem coś takiego, że przychodziłem, wiesz, do Agnieszki Hekiert na zajęcia i miałem takie... No dobra, no to śpiewamy i wiesz, i zaczynają mi się włączać jakieś zaśpiewy, wiesz, z poprzedniej, nie? Z poprzedniej postaci. No to nie, dobra, to musimy wyłączyć, wiesz, śpiewam i nagle, wiesz, barwa mi się gdzieś tam odpala kogoś innego, nie? Jak gdzieś, nie, to już było, wiesz, teraz... Ale mówię, zobacz, jaki kolory znalazłeś. O kurde, mówię, ale jazda. Wiesz, robi się naprawdę taka trochę schiza, no, w głowie i taki trochę zaczynasz nie kontrolować w pewnym momencie, co, no... Ale dobry czas, nie? Fajny. Ja się bardzo cieszę, bo naprawdę fajnie się dzieje. Gdybyś miał stworzyć taki idealny rok swój, najbliższy. Jak by on wyglądał?
Wiesz co, chyba teraz jest fajnie, tak żeby jeszcze to tak dobra, ale tak potrwało. Mówię, no właśnie mówię teraz, wiesz, od dzisiaj to za rok. Co no. by się mogło takiego wydarzyć, że po prostu poczułbyś, że... No to jest trochę pytanie o marzenia, wiesz co, wiesz, właśnie ta płyta pragnienie. Chyba. Mhm. Ta płyta to by była takim teraz właśnie zwieńczeniem tego, że takiego już ja. Mhm. Tak, żeby no, ta płyta była walczyć. Jakaś. Żeby ta płyta była jakaś. Żeby był jakiś Rafał. Tak. Nie, to będzie ten Rafał. Wiesz, jak idziesz gdzieś tam właśnie do tej sławy, kroczek po kroczku, pojawiają się też jakieś negatywy tego, nie? Zawsze tak jest, że po prostu mamy coś, co błyszczy i po drugiej stronie coś, co nam, wiesz, nie, no, nie, nie jest za fajnie. Mówię o tym, że ostatnio czytałam na Instagramie twoim, bo śledzę cię. No. O całej aferze i widziałam, że ty też ciebie to wkurzyło strasznie, zresztą nie dziwię się, związanej z twoim udziałem w M jak Miłość i z, wiesz, sytuacją poznajomości. Znamy, co tak, mówimy, tak, po tak. prostu poznajomości. Tak, jak... poznajomości. Tak. Poznajomości jestem tutaj. A no, tak, akurat. Tak, poznajomości właśnie. No właśnie. Bo się znamy. No, a także, powiedz mi... Tak to właśnie jest. Ludzie mają prawo do tego, nie? No bo, wiesz, stajesz no, się osobą no, też... Tak. No, no, na świeczniku. Denerwuje cię tak, to, tak, ale z drugiej strony dlaczego właśnie oceniają, skoro nawet nie wiedzą? Kurczę, no każdy z nas walczy o to, żeby dąży do czegoś, wiesz. Mhm. Kurczę, staramy się, wiesz. Ja dużo pracuję nad tym, żeby do czegoś dojść w swoim zawodzie, w tym, że jestem muzykiem, chcę być coraz lepszym muzykiem, chcę tworzyć. Tak samo gdzieś tam się spełniam trochę poniekąd aktorsko, bo kurczę, robię to na co dzień. Pracuję w teatrach, wiesz, jeżdżę po Polsce, robię to od naprawdę wielu lat. I kurczę, nienawidzę, bo czegoś takiego, jak ktoś mnie ocenia, że coś dostałem po znajomości, jeżeli ja naprawdę się mega starałem o to, żeby i walczyłem i pracowałem na to, żeby kurczę, coś osiągnąć w tym. Mhm. Nie lubię oceniać, jeżeli czegoś faktycznie nie wiem. O kimś. No. Ale wiesz co, myślę, że wymyślać. 99% z nas ocenia już na dzień dobry, no, nie no wiedząc tak, niczego no, i to właśnie. Jest po prostu bardzo ludzkie i chyba po prostu trzeba się, wiesz, odciąć to nożyczkami i się nad tym nie zastanawiać, nie? No, ale jest no to jest. Niesprawiedliwe i przykre i też się z tą zgadzam. A lubisz castingi? Nienawidzę. I, nie, o, i naprawdę od jakiegoś proszę. Czasu nie chodzę na to. Mhm. Też bardzo. Bo to jest tego. Nadal rodzaj zawodów troszeczkę, nie? Tak. No, no, no to ale jest... tak to wygląda. Taki trochę w takim... Ja się spalam w ogóle, wiesz, w takich momentach. Ja nie potrafię w ogóle brać w czymś takim, w czymś takim udziału, bo samo już to takie, wiesz, tam siedzenie i słuchanie dookoła wszystkich, wiesz, ludzi, którzy się przygotowują, jest nakrętka, którzy nie? tak, jest takie... tam rozmawiają o tym. Mhm. No, nie, poza tym jednak jesteś tak trochę tam, kurczę, też byłam na kilku castingach, ale też, a jeden też udało mi się wygrać. Byłam kobietą z drzewem, nie powiem jakiej to było, no, to było mocne, powiem ci. Poznajomości. Poznajomości, byłam kobietą z drzewem. Było to mocne bardzo doświadczenie w moim życiu. Bardzo chciałam się tam, wiesz, angażować podczas zdjęć. Wszyscy tak na mnie patrzyli w ogóle, o czym ty powinnaś stać i robić swoje. No, miałam bardzo dużo do powiedzenia. No, to było, nie, no nie. No. No, ale dobra, to zakończmy temat castingowy. Dobra, a jeszcze pytanie. A lubisz słuchać swojej muzyki? Jesteś typem popisywacza? Ja znam odpowiedź na to pytanie, ale powiedz, że wiesz, nagrasz coś i teraz zbiera się rodzina, zbierają się znajomi. Słuchajcie, no zobaczcie, taki coś nagrałem. I jak to? No fajnie? Nie, to też mam, wiesz, blokadę, bardzo dużą. Mhm. I nigdy tego nie robię tak sam z siebie, żeby, wiesz, żeby właśnie, że ktoś przyjedzie i słuchajcie, puszczę wam. Kurka. Puszczę wam, a trzeba powiedzcie, to robić, wiesz? Pochwalcie. Tak. Nie, to no robić. Kurczę, jakoś nie wiem, nie... Jezu, nawet nie myślę o tym, wiesz, żeby coś takiego robić. Nie wiem, może to, no właśnie może jest to głupota, bo faktycznie gdzieś tam... No nie robimy tego robimy dla siebie, coś, nie? No właśnie, dla kogoś, więc jakby to też jest to, ale no nie wiem, nie potrafię. Może się tego nauczymy. Dobra, może tak, a może nie. No, może właśnie, a może to jest to, że ja po prostu mam coś takiego, że lubię, jak ktoś faktycznie... Konstruktywnie mhm. ocenia to, co mu pokazuje. No bo wiesz, jak to jest? Pokazujesz, no nie wiem, no z drugiej strony, no nie wiem, mam coś takiego, że czujesz, że to nie do końca, jak ktoś ci to powie ocenia tak, ze znajomych, no i tak, tak mówi to szczerze, no.
No, to czasami po prostu mówi, że fajnie. Bo że, ten, fajnie tak. No, że fajnie. A czasami ale... też ja mam takie wrażenie, że stawia się w niezręczności tą drugą osobę. No. Wiesz, siedzisz, słuchasz, tak teraz czekasz, co ona powie, ona musi powiedzieć, że fajnie. No właśnie, no właśnie to jest to. No więc dlatego wiesz, dlatego bez jak sensu, puszczam, to puszczam faktycznie w domu bardzo często. No ja jak zazwyczaj jak coś robię, faktycznie już zabieram to ze studia, chociaż w takiej wersji roboczej, to przyjeżdżam do domu i wiesz, i mam coś takiego, że biorę moje dziewczyny i wiesz, i siedzą właśnie Hania z Basią i wiesz, i słuchają. I Baśka mi zazwyczaj mówi, że a spoko, ale tu na przykład, że to mi się nie podoba, nie? Mm-hmm. Że to nie, to tamto nie, to fajnie i... No bo takie wtedy... słowo z zewnątrz też jest istotne, tak. Nie? Bo jak ty siedzisz... Ale zazwyczaj mam coś takiego, że wiesz, że... Że i tak swoje dobra. To, że ci się nie podoba, to a już zostawimy, już jest nagrane, wiesz? Jest super. Jest super. Tak. No i dobrze, no. Ostatnie słowo, no. Wiesz, przypieczę. Powiedz mi, czy jesteś podrywany często? Nie wiem. Nie zwracam wiesz? Na to uwagi, wiesz? Naprawdę? Nie, naprawdę. Jakoś chyba, no nie wiem. Nie odpowiem ci na to pytanie, bo nie wiem, jakoś może nie... Nie, bo jesteś, wiesz, no jak się pojawia Rafał Szatan, to tak wszyscy, że Rafał przystojny i w ogóle... Nie, czy w ogóle nie ma tego tematu? A chłopaki? Chłopak jakiś cię podrywał kiedyś? A to ci powiem pytanie, teraz zadałaś. Ciekawie. Nabije się. Nigdy? Nie wiem, nie. Nie zauważyłaś. Nie. Wiesz co, no też się obracamy trochę w takim kręgu artystycznym, gdzie no jednak... No właśnie. No co mam ci powiedzieć? Nie wiem. Jakoś nigdy... Może ja też nie daję takich sygnałów, wiesz, w drugą stronę. Może tak. Wiesz o co chodzi, tak. Że... No mamy mnóstwo znajomych facetów, którzy w takie związki akurat się łączą i no nie wiem, no i ja się kumpluję z takimi ludźmi, z takimi osobami, przyjaźnie i jakoś tak nigdy, może właśnie to jest to, że nigdy jakby ode mnie taki impuls, czy chociażby jakaś taka energia nie wychodziła, że to jest kumpel, wiesz, jesteśmy, się znamy, przyjaźnimy. A jesteś typem zazdrośnika? W sensie jest... Oj tak. Jesteś? Tak. A Basia jest typem zazdrośnika? Chyba też. Chyba tak. No. Dlatego no, czasami są takie, wiesz, takie mini zgrzyty. Mam wrażenie. Akurat na tym polu to chyba okej. Okay. To znaczy, tak. Że iskrzy cały czas no, są. No, że chyba jest okej. Okay. Dlatego to jest takie chyba normalne po prostu. Słuchaj, to na koniec. Mam takie kilka takich szybkich pytań. Pytaj. Co lubisz? Szybkie Muszę szybko pytania. Odpowiedzieć? Możesz szybko odpowiedzieć. Dobra. Tak, musisz szybko odpowiedzieć, dobra, tak się umówmy. To są stałe pytania, które się pojawiają od ostatniego programu w każdym. Okay. Film czy teatr? Teatr. Teatr. Wszyscy odpowiadają teatr. Ale ja to rozumiem. Bo emocja pewnie, nie? Że blisko. Tak. To było bardzo szybkie pytanie. I też tak, szalenie szybko odpowiedź. Dobra, jedziemy dalej. Wschód czy zachód słońca? Czyli to i to. Ej, jedno. No. To zależy, czy... Co się działo wieczorem. Czy się późno położysz spać, tak. I czy jest szansa na wstanie, wiesz, na ten wschód. Nie, naprawdę jedno i drugie. Ja lubię i to, i to. No dobra, zostawmy. Tak, i to, i to. Dobra, dzień czy noc, to rozumiem, że odpowiedź będzie podobna. W zależności od tego, jak się dzień układa. Nie, ale wolę chyba wieczór. Jakoś wieczór. Mam więcej, tak. Wolę wieczorem na przykład pracować. Dużo bardziej tworzyć i jakoś tak właśnie się... Lubię taki moment, wiesz, ja sobie lubię przygasić światło na przykład wieczorem i lubię ten moment właśnie takiego, tej takiej ciszy, tego takiego spokoju, bo jest coś takiego, że nagle, wiesz, jak już się robi wieczór, to się robi taka totalna cisza, że wszyscy, wiesz, gdzieś tam sobie zasypiają, tak na... Robi się taki totalny spokój i bardzo to lubię, ten moment. Swoją przestrzeń masz. Tak, i mam wtedy taki komfort, że nic mi nie przeszkadza dookoła, taki totalną ciszę i wtedy sobie idę właśnie zazwyczaj i siedzę i działam. Czyli noc. No dobra. Co mamy dalej? Jeszcze mamy dwa pytania szybkie. O, szybkie. I to mnie bardzo ciekawi. Justin Timberlake czy Michael Bublé? Bublé. O, dziękuję ci za tą odpowiedź, chociaż kocham Justina Timberlake'a. Ja też, ale tak się zacząłem zastanawiać. Nie, Bublé. Bardziej. Tak.
No. Chociaż nie, no Justin jest genialny. No. Ja, ale bardzo, no to jest bardzo. W ogóle, jesteśmy po dwóch stronach barykady, no nie? No, nie? No ale dobra, no dobra. Tak, super. Buble. To powiedz jeszcze na koniec, już tak prawie na koniec, bo będzie jeszcze piosenka, no. Mam nadzieję. Znaczy będzie piosenka, no przecież wiemy, że będzie piosenka. Będzie, no. Co cię w tej chwili uszczęśliwia? Na ten moment, co jest dla ciebie takim, wiesz, co ci daje szczęście? Wiesz co, chyba tak... To, że tak jest okej, okay, no. To mi daje taki spokój w głowie, wiesz, że się spełniam, no. Mhm. I że w ogóle się fajnie dzieje. Że nie muszę się właśnie martwić o to, żeśmy rozmawiali. O to, czy wybierać w tym momencie takie życiowe jakieś, wiesz, dylematy. A propos święta teraz państwowego naszego, mhm. narodowego. Że jest dobrze, że możemy na co dzień, wiesz, się zajmować rzeczami, które gdzieś tam nas spełniają i nie musimy się martwić o tak trudne mhm. decyzje. Dobra, a teraz jeszcze powiedz mi, czy piosenka, którą zagrasz, Życie zmieniasz w sen, mhm. to jest ta piosenka, którą napisałeś dla Basi na urodziny? Tak, to ta. Tak, czułam. Czyli to będzie o niej. To ta. Trudno się domyśleć, po prostu, naprawdę. Tak. Rafał, zagrasz? No zagram. To zagraj. No to zagraj sam. Ja będę tu siedzieć, a ty po prostu zagraj. Dobra? Dobra. No idę. Dobra, to idź. Mówiono mi, że tylko w snach happy end jest jak znana dobra baśń. Mówiono mi, że to nie dziś jest czas na dobrą, wierną miłość. Na kontynentach wszystkich lat wiele słów próbowało znaleźć cię. Ja już wiem z kilku snów, jesteś to spoza słów. Czas złudzeniem lat, jesteś spoza skal. Pytano mnie, czy wierzę w to, że na świat przychodzimy tylko raz. Czy wierzę w to, że jedna z chwil może być drzwiami lat? Czy to, że jesteś obok mnie, jest tym, co w życiu może zdarzać się? Ja już wiem z kilku snów, jesteś to spoza słów. Czas łudzeniem lat, jesteś spoza skal. Czy to, że jesteś obok mnie, sprawia, że życie zmienia w sen. Rafał, pięknie śpiewasz. Ach. Jesteś taki ładny. Ty wariatka. Kto wie, o co chodzi, to wie. Dziękuję ci bardzo, że w ogóle mnie odwiedziłaś. I teraz mam uwagę. Czekam na to właśnie. Słuchaj, ja tylko muszę zrobić wstęp, ponieważ to jest, oczywiście to jest naleweczka Live Story. Tym razem sponsorem jest pan Edward, ukochany mój, więc proszę bardzo. Panie Edwardzie, ja bardzo dziękuję. No i słuchaj, jeszcze stały punkt programu pod tytułem Polaroidzik. Tylko poprosimy Polaroid. Marcina. Ustawię się. Dobra. Będzie głupie. I teraz poczekaj. Mamy to, głupia mamy mina. To, mamy. A to co to jest? To jest pigwówka? Chyba pigwówka, tak. Na, wiesz, bo my tutaj nie popieramy pijaństwa, żeby nie było. To jest sok pigwówka z pigwy. Na... Tak.
chore gardło. Dokładnie. To są te momenty, wiesz. Ja wiem o tym, no to właśnie o to chodzi. No, wieczorem kominek i tak. Do herbatki, żeby rozgrzać. Thank you.